Śmigamy sobie. Paweł kierowca i dzieciaki z tyłu. Halo. Moje dzieci. Znajdujemy się właśnie w Radziejowicach, czyli szczerze mówiąc nie wiem gdzie do końca. Jesteśmy 40 km od Warszawy, 20 km od Nadarzyna. No ale tutaj mamy hotel. Ogólnie hotel jest bardzo ładny. Tutaj jakiś mamy park. Jest przyjemnie, bardzo klimatycznie. Mam pokój sam oczywiście, bo jestem już dojrzałym facetem. Dzieciaki tam się kiszą we dwóch, a ja sam. Tak wygląda nasz hotel. Mimo że jest daleko, to jest bardzo ładny i tak. No i co? Zaraz idziemy na Media Day. No jutro dopiero gramy o 18, także dzisiaj wieczór sobie pewnie jakoś przyjemnie spędzimy. A tutaj pokażę wam coś fajnego. Dostaliśmy, w sumie stworzyliśmy sobie koszulki adwokacik. Koszulki są z Zary, z nadrukiem adwokacik, także mimo że jesteśmy miksem, to mamy takie piękne rzeczy. Adwokacik się rozwija. Dobry, witam w Media Day. Na turnieju UPL. Możecie załapać. No, ten znowu będzie nagrywał mnie. To jest moja ekipa. Minio Menel, Kapur Adwokacik, Jaku Dziecko. I Innocent, czyli zdrajca z narodów z Niemiec. Przyszedł. No już nie tak nie wiem, tak? I Wuzej, czyli... Czekaj, Wuzej, czyli kto? Komentator jakiś. Chińczyk. Kurwa, już nada. A co to jest? Skąd masz taki nóż fajny? Jaki to jest model? M9 Bayonet Doppler. Phase 4. Adwokacik. Wow, jakie fajne rzeczy. To dla mnie. To możesz sobie chleb pokroić, nie? Pokroję sobie chlebek, fejdem. To było takie. Bo tu jest fejd, czy karambit w sensie. Jak to się nazywa? Falchion. Falchion. Chyba nie wiem jak już tego falchion. A tu są te całe, te śmieszne. Jakieś tam. A tu też jest śmieszny typ. Jak tam wózaj przed tym? Co ty, czym się zajmujesz tutaj na turnie? Komentowaniem pewnie, jutro? Tak, dzisiaj kręcę. Ty już widziałem, że od wczoraj byłeś już. Tak, wczoraj grałem w Fortnite'a i miałem 30 FPS-ów i grałem tak jak ten od CS-a. Posłania czy nie? Jedynie co, to koszulka trochę adwokacik jest dla mnie ciasnawa i wyglądam jakbym był silny i umięśniony. No ale ogólnie jest wszystko w porządku. Także to chyba na dzisiaj tyle. Jutro dalej będę nagrywał, już bardziej chyba z GG Expo. Bye bye. Godzina 18, zabraliśmy się na lana. Wczoraj się wieczerze, było ciężko. I śmigamy sobie. Paweł kierowca. I dzieciaki z tyłu. Halo. Moje dzieci. No i co? Idziemy na lana. Opóźnienia są. Zagramy pewnie dopiero około 20. Planowo właśnie mieliśmy o 18 grać. Jesteśmy w zajebistej lokalizacji, jak widać. Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Wczoraj mieliśmy chrzest adwokaciku i na wieczerzy. Zresztą kto mnie śledzi na moich Instagramie widział na przykład jak polewał się adwokacik, a to oczywiście tak. Pan Kacper nam załatwił, tak powiem, nasz opłatek. Smakował? Smakował, smakował. Jesteśmy tu na miejscu. Jesteśmy na miejscu. I zamknij mordę. Zamknij mordę. A to mordę. To my. Nastawienie przed meczem. To mi się podoba. Zmęczony. O, przeciwnicy się rozgrzewali. Nie do końca, ale będzie dobrze. Co robisz, Paweł? YouTube. Co robisz, Grzesiu? Instagrama sprawdzałem sobie. Po co? Jestem człowiekiem social media. Lubię, wiesz. Prowadzisz social media? Tak. A gdzie się można znaleźć? Facebook Szperek, Instagram Szperek. Tam mało nagrywałem tutaj. Ale co no, niestety graliśmy już przy pustych trybunach, bo zamykali tutaj salę, no ale dokończyliśmy na laniu. To są moje mordy. Wygraliśmy łatwo z Izako Bors 2-0. Więc dużo tutaj materiału nie mam, ale tak to wygląda. Ogólnie szkoda, że przyjechaliśmy tu, jakoś prosili ludzi, bo chcieliśmy się z nimi spotkać. No ale niestety, następnym razem.
trzymajcie się.